Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku podcastu o rynku energii i paliw porozmawiamy o tak zwanych SMR-ach. Mówimy, jesteśmy coraz bliżej budowy pierwszych małych reaktorów jądrowych w Polsce, a ze mną wiceprezes Orlen Centos Green Energy, Dawid Jackiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Panie Redaktorze. Panie Prezesie, 23 marca w Waszyngtonie Orlen Centos Green Energy wraz z przedstawicielami firm z USA i Kanady podpisał porozumienie o współpracy technologicznej przy projekcie rozwoju w naszym kraju modułowych reaktorów jądrowych. Co to porozumienie zakłada i na ile ono przybliża nas do Budowę SMR-ów w Polsce. To zupełnie wyjątkowy moment, ponieważ doszło do porozumienia, do podpisania umów zobowiązujących kilka stron, m.in. reprezentowaną przeze mnie spółkę Orlen Synthos Green Energy, a także G. Hitachi, czyli amerykańską firmę doświadczonego dostawcy technologii jądrowych oraz dwie firmy, które wdrażają te technologię, amerykańską firmę energetyczną TVA oraz kanadyjską firmę Ontario Power Generation. Doszło do porozumienia polegającego na tym, że wszystkie te firmy, wszystkie te podmioty będą partycypowały w kosztach przygotowania projektu elektrowni. Dostosowanego do potrzeb konkretnych państw. Każdy kraj, zwłaszcza jeśli są to kraje położone w różnych obszarach, i na różnych kontynentach, kierują się własnymi normami, własnymi wymaganiami technicznymi. W naszym przypadku Urząd Dozoru Technicznego bardzo precyzyjnie i rygorystycznie przestrzega tego, aby wszystkie tego typu technologie spełniały nasze europejskie i polskie normy. Nie chodzi o to, żeby ten projekt był dostosowany do naszych norm. To bardzo, bardzo przyspieszy i spowoduje, że ten. Proces będzie też trochę tańszy, ponieważ dzielimy się kosztami z poważnymi amerykańskimi i kanadyjskimi firmami. A dlaczego Orlen postawił na tę technologię, na SMR-y? Orlen, jako koncern multienergetyczny, koncern, który ma ambicje być liderem zielonej transformacji, musiał zdecydować się na jakieś zeroemisyjne źródła. Wiemy już dzisiaj, że zgodnie z regulacjami europejskimi nie ma szans na utrzymanie wytwarzania z węgla. Gaz jest tylko paliwem przejściowym, i w perspektywie kilkutastu najbliższych lat również zacznie przechodzić do lamusa. Ta epoka dobiega końca, stąd to pojęcie dekarbonizacji, które będzie dotyczyło całej europejskiej gospodarki. Nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Są źródła zeroemisyjne, takie jak OZE, odnawialne źródła energii pochodzące z słońca czy też z energii wiatru. No ale one są niestabilne. Nie da się przewidzieć, kiedy będziemy mieli odpowiednie siły wiatru, kiedy będzie odpowiednio dużo słońca. I tu pojawia się energetyka jądrowa, która jest stabilna, która jest zeroemisyjna, to znaczy bardzo przyjazna dla środowiska. I okazuje się, że w końcu, czyli w tym rachunku końcowym, jest o wiele, wiele tańsza niż każde inne źródło, z którego bierzemy energię. A czym SMR-y tak. różnią się od tych konwencjonalnych, nazwijmy to, elektrowni atomowych? Przez wiele dekad w energetyce jądrowej dominowały duże elektrownie, których koszt postawienia i eksploatacji był tak ogromny, że mogły sobie na to pozwolić tylko i wyłącznie rządy poszczególnych państw. Nie było inwestorów prywatnych, którzy byliby w stanie wyłożyć setki miliardów dolarów, też złotych w naszym przypadku, na postawienie elektrowni jądrowej. Ale wreszcie pojawiła się kolejna odsłona energetyki jądrowej, polegająca na tym, że można ją budować w małej skali, czyli na przykład BWRX300, którą będziemy realizowali w Polsce. Ta technologia dostarczona przez amerykańsko-japońską firmę GI Hitachi, pozwala na to, żeby prywatny inwestor zechciał podjąć się takiego wielkiego wyzwania, bo skala finansowania jest już tak ogromna, proces jest prostszy i łatwiejszy. Choć oczywiście dotrzymać trzeba wszystkich norm bezpieczeństwa, które towarzyszą dużej energetyce jądrowej. I wreszcie mamy sytuację, w której kilkadziesiąt krajów, dokładnie 30 państw na świecie zainteresowało się tą technologią i w najbliższej dekadzie powstanie tych reaktorów o mocy od kilkudziesięciu do kilkuset megawatów, kilkadziesiąt na całym świecie. To jest nowa technologia, jeszcze nigdzie nie zastosowana w praktyce, a więc pojawiają się także pytania i wątpliwości. Po pierwsze o kwestie bezpieczeństwa, czy ta technologia jest bezpieczna, a po drugie, czy jednak nie będzie problemu z dotrzymaniem terminów, bo też ten harmonogram, który Państwo założyliście, że do końca tej dekady powstaną przynajmniej dwa reaktory w Polsce, jest bardzo ambitny. Tak, postawiliśmy sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Uważamy, że dla polskiej gospodarki, ale też dla polskiego ciepłownictwa, e, dla polskiego przemysłu nie ma innego wyjścia, jak tylko bardzo odważne postawienie na małą energetykę jądrową. Z tym, że słowo małe jest tutaj umowne, dlatego, że 300-megawatowy reaktor to jest reaktor, który może dostarczyć energię elektryczną dla zaopatrzenia 100-tysięcznego miasta. A zatem słowo małe jest tutaj w... <trych> tylko i wyłącznie umowne. No i Mamy sytuację, w której polski przemysł, na przykład Grupa Kapitałowa, ja z panem prezesem Michałem Słowowym na czele, czy też PKN Orlen, zdecydowały się na to, żeby w takie reaktory inwestować. Wysoko postawiona poprzeczka oznacza, że musimy dochować terminu, jakim jest. Postawienie pierwszych reaktorów do końca tej dekady. Wielkie wyzwanie, ale możliwe. Przeanalizowaliśmy każdy krok w tym procesie i wiemy, że jeśli nie będzie zbędnej zwłoki, to dotrzymamy tego terminu. A w kolejnych latach, czyli w latach 30., postawimy kolejnych kilkadziesiąt reaktorów. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą, nazwijmy to umownie, przygodę z małą energetyką jądrową kilkanaście miesięcy temu, wydawało się, że zapotrzebowanie, że zainteresowanie małymi reaktorami jądrowymi. Będzie na poziomie dwóch, trzech, może czterech takich reaktorów. Dzisiaj rozmawiamy o ponad 70 reaktorach w różnych miejscach w Polsce, bo taki jest odzew polskiego rynku od przemysłu. 70 od... reaktorów wstawianych przez Orlen. Wstawianych tylko i wyłącznie przez naszą spółkę, czyli Orlen Syntus Green Energy. My sami analizujemy dzisiaj ponad 26 różnych lokalizacji, w których mogłyby powstać od jednego nawet do sześciu reaktorów w perspektywie najbliższych kilku i kilkunastu lat. A kiedy poznamy te lokalizacje? Chcemy je ogłosić, wstępną listę tych... Lokalizacji chcemy ogłosić pod koniec kwietnia. Pokażemy te, które są najbardziej zaawansowane, czyli te, w których przeprowadziliśmy już pierwsze analizy, na przykład sejsmiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne. Sprawdziliśmy, czy są spełnione warunki bezpieczeństwa podyktowane przez Międzynarodową Agencję Energii Jądrowej, na przykład takie jak odległość od lotnisk, dostępność wody itd. Tak I będą to te lokalizacje, w których prawdopodobnie jeszcze w tej dekadzie będziemy świadkami powstawania pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. A nie obawia się pan sprzeciwu lokalnych społeczności? Tak, tu podchodzimy z ogromnym szacunkiem i zrozumieniem dla tych obaw. Cieszymy się ogr oczywiście ogromnie z tego, że badania opinii publicznej pokazują, że akceptacja dla energetyki jądrowej urosła do ponad 80%. Wśród naszych obywateli. Cieszymy się również z tego, że świadomość społeczna jest coraz większa, ale oczywiście w momencie, w którym ludzie dowiedzą się, że na terenie ich gminy czy powiatu ma powstać elektrownia jądrowa, mogą się czuć zaniepokojeni. I postanowiliśmy, że nie będziemy forsować projektów tam, gdzie nie ma dla nich przychylności, czy też nie cieszą się ze strony mieszkańców zaufaniem, czy też nie, mieszkańcy nie widzą potrzeby. Każdemu z y, wodarzy takiej gminy, czy takiego miasta, czy takiego powiatu będziemy pokazywali też. Korzyści z tego płynące w postaci ogromnych podatków, miejsc pracy, w tym również dla wykwalifikowanej kadry, no i wielu, wielu innych pośrednich i bezpośrednich korzyści, które płyną dla mieszkańców gminy, na przykład w postaci taniego ciepła. To, co wywołuje największe obawy, jak się wydaje, to kwestia bezpieczeństwa, i wróćmy do tego mojego poprzedniego pytania. Na ile technologia SMR-ów jest bezpieczna? Jest to technologia bardzo bezpieczna. I teraz, na potwierdzenie tego, co mówię, panie redaktorze, kiedy szukaliśmy najlepszego rozwiązania, jeśli chodzi o technologię, zdecydowaliśmy się skorzystać z wiedzy tych, którzy mają w tym ogromne doświadczenie. Nie szukaliśmy żadnych startupów. Wybraliśmy firmę GI Hitachi, która jest obecna od 60 ponad lat na całym świecie. Jest ponad 60 reaktorów funkcjonujących w tej technologii w 10 krajach na świecie. Jest to firma, która ma w Polsce swoje fabryki, która ma podpisaną strategiczną umowę o współpracy z Polską. Pracuje tutaj ponad 5 tysięcy osób. Mamy pewność, że w tym przypadku jest to dojrzała technologia, sprawdzona, funkcjonująca na świecie. Na czym polega różnica? Tylko na tym, że elektrownie, które postawiło G.I. Hitachi na świecie, są wielkoskalowe, czyli mają 1, 2, 3 gigawaty mocy. A my mamy do czynienia z tą samą technologią, tylko zeskalowaną do 300 megawatów, czyli pomniejszoną. I wszystkim tym, którzy mają obawy, odpowiadam, że dzisiejsza energetyka jądrowa wykonała Wielki skok do przodu. Pokonała lata świetlne od tego, z czym mieliśmy do czynienia kilkadziesiąt lat temu, na przykład w Czarnobylu, w technologiach rosyjskich. Dzisiaj to mamy do czynienia z takim postępem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak pomiędzy samochodami z lat 50., -tych, 60., -tych, a obecnymi samochodami, które posiadają systemy bezpieczeństwa, ABS-y, system śledzenia trakcji, wszystkie inne możliwe zabezpieczenia. Na potwierdzenie podam jeszcze tylko jeden przykład. Elektrownia jądrowa posiada dzisiaj pasywne systemy bezpieczeństwa, które powodują że nawet gdyby doszło do sytuacji, w której zabraknie prądu i wszyscy pracownicy opuszczą teren elektrowni jądrowej z jakiegoś powodu, to i tak elektrownia przez okres siedmiu dni samodczynnie będzie wygaszała swoje funkcjonowanie, aż do momentu, w którym osiągnie stan pełnego bezpieczeństwa. Dzisiaj, zgodnie z normami międzynarodowymi, zdarzenie niepożądane na terenie elektrowni jądrowej nie może wystąpić częściej niż raz na 100 tysięcy lat pracy takiego reaktora. A zatem... Niemal niemożliwe, żeby coś takiego się zdarzyło. Wiceprezes Orlen Santos Green Energy, Dawid Jaskiewicz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Podcast powstał przy współpracy z PKN Orlen.